cztery płaty śledziowe będą nam oczywiście tutaj potrzebne. Skoro śledź śmietanie, mamy również śmietanę. Zamiast śmietany możecie użyć sobie również gęstego jogurtu greckiego lub skyru. Będzie potrzebna nam również cebula, a do cebuli będzie potrzebna nam woda, gorąca woda, aby zaparzyć tą cebulę i woda nam tutaj się gotuje na naszej kozie. Będą potrzebne nam również jabłka. Dodamy sobie jedną taką dużą sztukę, bo jedno jabłko, uwaga, jest naprawdę tutaj ciężkie, ma 400 gramów. Do tego szczypiorek, sól, pieprz do smaku. Jeśli chcecie, możecie dodać tutaj również koperek. Wszystko zależy od Waszych gustów smakowych. Zacznijmy sobie przygotowywanie właśnie od cebuli. Cebulę sobie teraz obierzemy i pokroimy. Obierzemy sobie tutaj 5 cebul. Wypełnią nam one nasz duży, piękny, starodawny słój zamykany na sprężynkę, oczywiście. Wypadło mi to słowo z głowy. Obieram cebulę, za chwilę się widzimy, jak będziemy ją kroić. Kroimy w moje ulubione piórka. I uwaga, dzisiejsze pierwsze kluczowe słowo to cebula. Obrałam tutaj 6 cebul, mam tutaj dwie takie mniejsze. Teraz sobie te cebule będę kroiła w piórka. Możecie używać czerwonej cebuli, możecie używać zwykłej, możecie używać cukrowej. Wszystko zależy, jaką lubicie. Cukrowa oczywiście jest łagodniejsza. Czerwona nada piękny kolor. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcecie osiągnąć. Kroję cebulę w piórka i za chwilę się widzimy. Będziemy cebulę wrzucać do naszej gorącej wody. Będziemy ją zaparzać, co sprawi, że nasza cebula stanie się łagodniejsza. Bielą się do koła dachy, nicy wstęgi pól. Pod pierzyną śniegu leży cały kraj. Patrzcie, nasza cebula jest już pokrojona, by Was nie ganiać tutaj do kozy. Zalejemy sobie tutaj ją wrzątkiem. Mam nadzieję, że mi tutaj nie pęknie nasza miska, bo może to zrobić, bo jest tutaj zimno, a woda jest gorąca. I sobie dosłownie chwilę zaparzamy tą cebulę i odlewamy następnie wodę. Ja zaparzam zawsze cebulę około 20 sekund, po czym wylewam naszą wodę. Widzimy się, jak już odleję wodę, będziemy przygotowywać jabłko. Będziemy obierać, a następnie kroić w drobną kostkę. Ja mówię Wam zaparzyć, a to trzeba ją sparzyć. Moje kochani smakosze, oczywiście, jeśli chcecie, możecie cebulę wziąć na sitko, zalać gorącą wodą i ją sparzyć. Ja zrobiłam moją wersję, taki drugi sposób. I nasza cebula jest już gotowa. Teraz bierzemy się za nasze jabłka. Drugie kluczowe słowo to oczywiście sparzyć. Jak widzicie, ja w międzyczasie obrałam sobie jedno duże jabłko, a także się ubrałam. Wytnę sobie teraz ze środka gniazda nasienne i pokroję sobie jabłko w kostkę. Zapomniałam Wam powiedzieć, jeśli chcecie, to oczywiście cebulę również możecie sobie pokroić w kostkę. W ulubione kształty. Ja lubię, jak mogliście już zauważyć, kroić cebulę w piórka. A teraz kroimy jabłko. Jabłko pokroję sobie tutaj w kostkę. Na początku pokroję sobie połówkę. I od razu jabłko po pokrojeniu będę przekładała do naszej cebuli, która już tutaj sobie szybciutko stygnie. Kroję w kostkę nasze jabłko, za chwilę zobaczycie, jaka to jest mniej więcej kostka. I za chwilę będziemy kroić drugą połówkę. Widzicie? To jest mniej więcej taka kostka. Tą kostkę zaraz sobie przełożymy do cebuli. Do naszej cebuli wrzucamy sobie teraz pokrojoną jedną połówkę jabłka. Kroję drugą połówkę jabłka i za chwilę się widzimy. Zobaczcie, nasza druga połówka jabłka jest już tutaj połączona z naszą cebulą, wylądowała w naszej cebuli. Teraz sobie mieszam te dwa składniki, a do naszej cebuli jabłka teraz wyląduje szczypiorek. Pokroimy sobie szczypiorek, by nasze śledzie w śmietanie miały element zielonego koloru, były naprawdę efektowne wizualnie.
Szczypiorek sobie kroimy dość drobno. I przekładamy oczywiście do jabłek. Nie kroję tutaj całego pęczka naszego szczypiorku, bo chcę, by później wierzch udekorować tym szczypiorkiem. Jeśli chcecie, oczywiście możecie tutaj sobie do środka pokroić również koperek lub natkę pietruszki. Wszystko zależy od tego, co najbardziej lubicie. I teraz do jabłka, do cebuli ląduje nasz szczypiorek, a do tych wszystkich składników dodamy teraz śmietanę. 400 g śmietany. Dodamy również sól i pieprz. I wszystko wymieszamy. Pieprzu tutaj nie żałujemy. Oczywiście robimy wszystko według Waszych upodobań smakowych, jednak 1/3 łyżeczki tutaj w zupełności wystarczy. Solimy również i całość mieszamy. Jak już wymieszam wszystkie składniki, to pokażę Wam, co robimy następnie. I zobaczcie, nasze składniki są już pięknie wymieszane. Są one doprawione. Odstawiamy teraz ten nasz piękny półmisek. Odstawiamy teraz naszą piękną miskę na bok i bierzemy się za przygotowywanie śledzi. Zobaczcie, mam tutaj płaty śledziowe. One były moczone w wodzie. Jeśli chcecie, tak jak Wam mówiłam, możecie moczyć je w mleku. Pokroimy teraz je na mniejsze części, o właśnie takie, i będziemy przekładać nasze śledzie. Kroimy właśnie tak śledzie i widzimy się, jak już pokroję całą ilość. Zobaczcie, nasze śledzie są już pokrojone. Wcześniejsze składniki oczywiście też są już gotowe. Teraz czas na nasz piękny słój. Będziemy tutaj do środka wkładać na dno. Na początku ląduje warstwa śmietanowa. Za chwilę będziemy wykładać warstwę naszych śledzi i będziemy przekładać raz jedna warstwa, raz druga warstwa i tak do końca, aż wypełnimy nasz słoik. I uwaga! Jeśli byście chcieli, oczywiście możecie od razu wymieszać śledzie razem z tymi składnikami. Jednak pamiętajcie, bardzo fajnie połączą Wam się smaki, jeżeli dacie taką warstwową sałatkę śledziową, można tak powiedzieć, śmietanie. I jeśli postawicie taki piękny słój na stół, będzie on pięknie wyglądał. Wykładamy teraz śledzie. Na to pójdzie kolejna warstwa naszego jabłka z cebulą. I znowu będzie warstwa śledzi. Widzimy się aż, jak ten słój będzie wypełniony po brzegi. Moi kochani smakosze, zobaczcie teraz efekt końcowy. Jednak zależy mi, by pokazać Wam, jak prezentują się nasze śledzie po kaszubsku drugiego dnia. Także pędzę szybko po śledzie i zobaczycie, jak wygląda zarówno ten nasz słoik piękny śledzi w śmietanie, jak również śledzi po kaszubsku. Zapraszam niżej. Zimo nasa, mroźno zimo, łotul śniegiem nos. By wesoły kulik ruszył w ten zimowy czas. Zimo nasa, mroźno zimo, łotul śniegiem nos. By wesoły kulik ruszył w ten zimowy czas. Moi kochani smakosze, nasz kolejny pyszny, świąteczny przepis jest już za nami. Nasze śledzie już teraz wyglądają rewelacyjnie, a co powiedzieć, jakie będą za kilka dni. Ja już się nie mogę doczekać ich spróbować. Wiadomo, że jeszcze teraz nie mają tak pysznego smaku, jak będzie to za kilka dni, ale mogę Wam powiedzieć, że będziecie zachwyceni. I poznajcie teraz ostatnie słowo, będzie to smak. Dziękuję Wam oczywiście za każde serduszko, komentarz, udostępnienie filmu. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro z kolejnym pysznym, świątecznym przepisem. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia!